Cześć, witajcie na kanale CCZ, czyli czas coś zrobić. Ja mam na imię Marcin i zapraszam Was na dzisiejszy film, w którym porozmawiamy o wkrętarce od Grafita systemu Energy Plus, a jest to model 58G010. Zapraszam na dalszą część filmu. Gdy kupicie sobie taką wkrętarkę, dostarczana jest ona sprzedawana w takim oto pudełku papierowym. Wada zaletą, że nie ma walizki. Dla mnie ta nie wada, nie zaleta. Choć może nawet mogę powiedzieć, że to jest chyba zaleta, ponieważ większość narzędzi w moim warsztacie od momentu zakupu ani razu nie wylądowała w walizce i się tylko gdzieś tam szwędają te skrzyneczki, pojemniczki przeszkadzają mi na warsztacie, zajmują niepotrzebnie miejsce, więc chyba lepiej, że to jest papier. A co mamy w środku? Poza oczywiście wkrętarką. Koperta, a w kopercie była karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi. Więc myślę, że warto sobie poczytać w wolnym czasie. A jak wiecie, oglądacie moje odcinki, no to u mnie różnie bywa z tym BHP. Ale taki kanał. Dobrze, ja teraz pokrótce Wam opowiem o danych technicznych. Szczegółowe dane techniczne tego urządzenia znajdziecie pod filmem, natomiast ja tu powiem o kilku, moim zdaniem, ważnych informacjach, czyli zakres uchwytu szybko mocującego jest od 2 do 13 mm, miękki moment obrotowy 35 Nm, twardy moment obrotowy 55 Nm, masa 1,3 kg. Urządzenie wyposażone jest w praktyczny klips do mocowania elektronarzędzia do pasa, na przykład przy spodniach. Słuchajcie, zrobimy test pierwszy, który będzie polegał na wkręceniu 5 wkrętów. 1,6 na 60 mm, 6 na 120 mm, wkręt ciesielski 6, kolejny na 120 mm. Tu mamy 8 na 120 mm i wkręt 8 na 220 mm. Sprawdzimy, jak sobie radzi nasza wiertarko-wkrętarka. No i tyle. Sami ocenicie, jak ona sobie radzi z takimi pracami. Natomiast, słuchajcie, zaczniemy teraz od tego najmniejszego. Widzicie, w pełni naładowany akumulator to jest ten 2-amperogodzinny. No i co? Zaczynamy test. Sześć na 60 mm. Bez problemu. 25. Co? Od razu ciesielski może. 6 na 120. Słuchajcie, wkręt 8 na 220. Spróbujemy. Thank you.
idealnie. Słuchajcie, wkręt w 8 na 220. Sprawdźmy, jakieś 6,5 cm, ale ja nie odpuszczę, zobaczymy dalej, da radę czy nie da radę. Na drugi raz, 2 cm. Mi rękę wykręciło, dał radę. Słuchajcie, czy takim sprzętem możemy wiercić dziury w ścianach, w tą wiertarką, wprętarką? Czy da radę? Czy powinniśmy? Nie wiem, nie mi jest to oceniać, ale skoro ma udar, to możemy spróbować, tak? Wiem, że czasami trzeba po prostu wywiercić jakiś otwór, żeby powiesić nam jakiś obrazek, bo żona ma taki pomysł i ej, trzeba coś tam powiesić. Dlatego czasami łapiemy to, co po prostu mamy pod ręką. W moim przypadku jest to ta oto wiertarko-wkrętarka. I mamy dwa materiały, które będziemy wiercić. Jak widzicie, tu jest cegła Max i kostka brukowa. Sprawdzimy, czy damy radę wiercić otwór, dziurę. I teraz tak, udar mamy włączony, wiertło moszowskie takie, nie jest to nowe wiertło, ale nie mam żadnego nowego, ale do każdego otworu w domu chyba też nie bierzecie nowego wiertła, więc chyba to logiczne, nie? No i co, zaczynamy! Jeden obrazek możemy zawiesić. No dobrze. Dziura numer 2. Dobrze, może do końca sobie nie poradziła. Ile nam weszło? Tyci, tyci. Nie chcę jej przegrzewać. Już się ciepła zrobiła. Więc może nie do końca. Słuchajcie, test numer 3. Wiertło 10. Wiertło łopatkowe 26. Świder 16. Próbujemy. Pierwszy test. Wiertło 10. Bez problemu. Drugi test, wiertło łopatkowe 26.
No dobrze, słuchajcie, ostatni test, bo baterię już mamy w takim stanie. Co prawda ja tym świdrem już wierciłem raz, dwa, no, za trzy otwory. No ale spróbujmy. Ostatni raz. Tak, żebyście wy widzieli. Koniec. Będzie. Kolejne testy za nami. Jak wypadła ta wiertarko-wkrętarka? Jak zwykle pozostawiam wam ocenę. Moim zdaniem nie wypadła najlepiej, ale samą ocenę zostawiam jak zwykle wam. Słuchajcie, tego nie mówiłem, ale warto też o tym powiedzieć. Ja za nią dałem w promocji bez akumulatora 90 coś złotych, niecałe 100 zł, więc oceniajcie ją jako sprzęt właśnie w takiej cenie. I wiecie co, kusi mnie, żeby zrobić porównanie tych dwóch sprzętów, tych dwóch oto wiertarko-wkrętarek. I co wy na ten temat sądzicie? Co wy na ten temat uważacie? Jeżeli chcecie takiego testu, wiercenie, wkręcanie, no to napiszcie mi to w komentarzach i myślę, że za jakiś krótki czas pojawi się taki film, jak będziecie chcieli oczywiście. Chociaż nie wiem, czy już nie było tych dwóch urządzeń jakiegoś porównania w sieci, no ale jeżeli będziecie chcieli, to żaden problem, można coś takiego zrobić. Słuchajcie, co jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście subskrybujcie mój kanał, piszcie, komentujcie, co uważacie o tym sprzęcie od Grafita. A ja sobie coraz bardziej uświadamiam, że chyba trzeba czas uzbierać trochę pieniążków i kupić sobie jedną porządną wiertarko-wkrętarkę. No ale to za jakiś czas. Na razie są inne wydatki i tym optymistycznym akcentem kończmy dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejne realizacje. Za tydzień powinna być fajna realizacja. Ale o tym to za tydzień. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć, hej!